Nie użyj za pierwszy raz. Nie, no nie wiem, no wiesz, na razie jest jak jest, dawaj. Mamy to. Proszę mnie uczyć, proszę mi pokazywać, to będziemy działać. To nie ma 56, to jest 8-11 i potem od 60 leci. Odwieczny problem Oli i Wieśka. Gdzie my jesteśmy? Trzecia klatka, ty. No. Stały problem. Wiecznie szukamy. Poczekaj, to jest która klatka? Czwarte piętro, no co ty chcesz? Trzecie. 56. 56! O, panienka z okienka. Bo ja tak słyszałam, jak rozmawiacie. Tam domafon do mnie. Dobrze, idziemy, dziękujemy. Fajne te schody, co? Pierwszy raz chyba widzę właśnie dzisiaj, że w Warszawie jeszcze są takie klatki schodowe. Słuchaj, ponoć jak się spadnie na drewnianych schodach, to mniej boli. Wolałabyś upaść na drewniane schody, czy na takie betonowe? W ogóle bym nie wolała, tak szczerze. Ja bym wolał na marmurowe. Byłbym blisko luksusu nareszcie. Dzień dobry, dziękujemy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, to u pani wszystko? Tutaj do zrobienia coś jest? Tak, nie działa mi światło, nie mogę zapalić. I jakiś czas światło działało, w pewnym momencie nie mogłam zapalić. A mąż próbował wymieniać kontakt, bo myślał, że może przewody się poluzowały czy coś. Rozumiem. Ale niestety nie jest to przyczyna tego. Może zadam głupie pytanie, a żarówkę sprawdzaliście? Oczywiście, że tak. No właśnie. Czyli co, Ola, wyzwanie mamy, tak? Wyzwanie. Od razu na drabinę. Nie, tak patrząc po tej łazience, to tu metrów nie ma dużo. No nie ma, no wie pan, to mieszkanie socjalne, nie ma się czego spodziewać, tak? Nie, no jest jakie jest, najważniejsze jest dach nad głową, no, tak? Ale to jest moje życie nowe. Czyli? W sumie od 4 lat, a od 2 lat mam to mieszkanie, tak? Jestem osobą uzależnioną od alkoholu. 25 lat piłam. 25 teraz... lat? Tak. Boże. 20 lat byłam bezdomna. Teraz 2 lata temu dostałam to mieszkanie. To super. I dzięki temu tak się trzymam też, bo to jest moje całe życie. Teraz pracuję pierwszy raz na prawdziwej umowie o pracę w operze warszawskiej. Czyli co, rozumiem, że pani śpiewa w operze? Nie, no gdzie ja się śpiewam, nie pani dostaje, jak się pani nadaje. Pani się nadaje. Ma pani taki tęgi głos. Nie, no tak, jest tak, wszyscy widzą. Zgadza się, bo jak krzyknę na mojego męża nieraz, to mówi, żaba, uspokój się, nie krzycz, bo ja słyszę. A, to w ten sposób działa. Tak. Czyli w operze na ochronie. Bardzo szybko otworzyła się przed nami i opowiedziała historię swojego życia. To było miłe. Rzadko kiedy spotyka się takich otwartych ludzi. Ja się tu zmieszczę, Ola, ty będziesz podawaczem, dobrze? Jasne. Ty stoisz na drabinie, na górze ja jestem na dole i Ola. Wszystko gra. Ola, damy sobie radę, dzieciaki. Po to tutaj jesteś. Fiku miku i już w kominie. I już jestem w kominie, dokładnie tak. No dobrze, pani spróbuje. O, widzi pan, i tak się dzieje, o. Bardzo dobrze, i to już jest, dziękuję, więcej nic nie potrzebuję. No, mi to nic nie mówi na przykład. No to tak, skrzynkę proszę położyć z niebieską rączką, krzyżak. Tak jest, poproszę. Olcia. Tak? Poproszę żarówkę. Nie użyj za pierwszym razem. Nie, no nie wiem, no wiesz, na razie jest jak jest, dawaj. Mamy to. Wyłączaj. Klosz poproszę. Czyli jednak żarówka zła była, kable złe, klosz był dobry na bank. Jeszcze raz proszę. Właśnie, kontrola jakości. Dziękuję, dziękuję. Jest pan niesamowity. Proszę panią, a pani myślała, że kogo pani tutaj wezwała? 4 złote rączki. No. Powiem pani szczerze, że to była głupota w sumie. Tak? Może, co tam może grzebał tutaj, tak? Tak. A tam był niedokręcony jeden przewód. Trzeba było tylko śrubeczkę dokręcić. A, no widzi pan. I wszystko. Taka drobnostka, a ja 3 miesiące bez światła w łazience górnego. 3 miesiące? 3 miesiące. Czy to już jest tyle? Usterek u pani? No tak, tylko tyle. Z naszej strony to już wszystko? Tak, jestem bardzo, bardzo wdzięczna i dziękuję za pomoc. Wie pani co? I ta usługa będzie dla pani gratis. Dziękuję bardzo. Wiesiek, co bym na ciebie nie gadał, to ty ekstra chłop jesteś. Oglądaj całe odcinki Polskich Złotych Rączek w Zoom TV.